Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Dawid Nachajowski. Witam Państwa z Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Drodzy widzowie telewizji Trwam, Europarlament większością głosów przyjął raport pana Maticza Chorwata dotyczący prawa reprodukcyjnego i tak zwanego seksualnego. Proaborcyjny raport. Jest ze mną koordynator Komisji FEM w Parlamencie Europejskim z frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, europoseł Jadwiga Wiśniewska. Witam Panią, szczęść Boże. Dzień dobry, witam Pana redaktora, witam Państwa, szczęść Boże. Pani poseł, walka była, dlatego że raport Maticza został przegłosowany, ale na początku wniosek Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, w oczach bardzo wielu ludzi, bardzo słuszny, aby uznać ten raport za niedopuszczalny, nie udało się. I kolejna walka, rezolucja alternatywna, przypomnijmy, w postaci poprawki numer 2, która miała zastąpić raport Maticza. 373 osoby nie poparły tej rezolucji, ale tak dużo osób zagłosowało za tą rezolucją, aby, jak tutaj publicznie podkreślano w Parlamencie Europejskim, utrącić lewacki raport Maticza. Była walka i jednak pani jest koordynatorem w tej komisji z ramienia Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Żeby tego rodzaju raport utrącić, trzeba jednak wchodzić w kompromisy. Trzeba budować relacje z zagranicznymi posłami. To nie jest sztuka małą formacją próbować przepychać tak ważne sprawy na forum Parlamentu Europejskiego, gdzie, jak widzimy, jaka jest większość. Dokładnie tak, panie redaktorze. Pan bardzo dobrze zna kulisy pracy Parlamentu Europejskiego i wie, w jak trudnej sytuacji jesteśmy my, europejscy konserwatorzy i reformatorzy, którzy chcą dawać świadectwo prawdzie i stać po stronie prawdy, a przede wszystkim tej pełnej świadomości, że Unia Europejska wyrosła z chrześcijańskiego dziedzictwa i naszym obowiązkiem jest na tym dziedzictwie budować i z tego dziedzictwa czerpać mądrość i siłę. Stanęliśmy do tej walki. Ja w tej komisji pracuję 7 lat. Wiele osób rezygnuje z prac w tej komisji, zniecierpliwionych tym obrzydliwym lewackim atakiem na wszelkie wartości. Ale ja przyjęłam zasadę, że trzeba być wytrwałym. Nie można ustąpić. Nasz głos musi być słyszalny. Przegrywają ci, którzy walki nie podejmują. My musimy stać po stronie wartości i my musimy stawać do tego wyzwania. Bo przecież kropla drąży skałę nie z powodu swej siły, ale z powodu częstotliwości kapania i oddziaływania. I ta walka, którą żeśmy stoczyli w sprawie regulaminowej, jak i naszego raportu, naszej kontrrezolucji, de facto przyniosła efekty, bo po raz pierwszy europejscy konserwatyści i reformatorzy potrafili zbudować wielką grupę poparcia, blisko 300 osób, dla opowiedzenia się po stronie wartości. Przeciwko uznaniu, że aborcja jest prawem człowieka. Za wskazaniem, że zdrowie reprodukcyjne, wychowanie, edukacja to kompetencje państw członkowskich. Tak, tutaj zarówno Europejska Partia Ludowa i europejscy konserwatyści i reformatorzy zgadzają się, że to powinno leżeć w kompetencjach państw członkowskich. Nawet tutaj państwo powoływali się na prawo międzynarodowe, że nigdzie nie ma zapisu, że dokładnie to jest prawo człowieka, tak zwana aborcja. Ale też spójrzmy na to z takiej strony, że no, bezpieczna, legalna, powszechna aborcja. Co to znaczy bezpieczna aborcja? W takich przypadkach, jakie są opisywane, przecież wszyscy wiemy, o co chodzi. I też kwestia budowania tych sojuszy. Bo tutaj wielu ludzi podkreślało też, że ten kompromis z EPP jest potrzebny, aby raport Maticza, tak krytykowany w Parlamencie Europejskim, nie wszedł w życie. Wielu ludzi z EPP też podkreślało, że ich raport jest nieidealny, ale proszą o poparcie i było to takie porozumienie w tej kwestii. Pomimo tego, że tam był ten zapis, żeby wziąć odpowiedzialność za swoje ciało i swoje wybory. Czy pani zdaniem teraz, gdzie jesteśmy w Parlamencie Europejskim, najważniejsze jest szukanie jeszcze większych relacji na linii koordynatorów? Pani jest z ramienia EKR. Wiemy też, jak wygląda sprawa przesłania koordynatora z Europejskiej Partii Ludowej w Komisji do Spraw Równouprawnienia. Fatalnie. W pani ocenie, jak rozmawialiśmy przed programem, to jest fatalne. Jeżeli chodzi o prawa reprodukcyjne ja i seksualne. Tak, jeśli chodzi o te kwestie światopoglądowe, w dniu wczorajszym odbyła się naprawdę bardzo burzliwa debata w EPL-u. Bardzo burzliwa, ponieważ koordynatorka EPL-u, Irlandka zresztą, Frances Fitzgerald, prezentuje skrajnie lewicowe poglądy. I oto znaczna część EPL-u, głównie posłowie francuscy, niemieccy, słowaccy, powiedzieli nie, stop, proszę tego nie robić. Zbudowali rezolucję, która, tak jak pan powiedział, nie była idealna, ale stanowiła
pewną tamę dla raportu Maticza. My, mając niespełna 70 szabel, nie jesteśmy wiele tutaj w parlamencie sami zwojować. My musimy szukać koalicji i kompromisów. I przekonać do swoich poglądów ludzi, którzy mają inne poglądy niż Europejscy Konserwatyści i ta nasza grupa niespełna 70-osobowa dostała bardzo duże wsparcie, ponad 200 jeszcze dodatkowych głosów w dniu wczorajszym, jeśli chodzi o tą procedurę regulaminową. I dzisiaj również potrafiliśmy pozyskać ponad 200 głosów z innych partii politycznych. To jest super ważne, bo to pokazuje, że jest potencjał w Parlamencie Europejskim, że są ludzie, dla których wartości są ważne. Mieliśmy bardzo często, panie redaktorze, takie wrażenie, że po prostu już jest taka dominacja lewactwa, że my będziemy wszystko i zawsze przegrywać. A tutaj ta różnica wynosiła niespełna 30-35 głosów na naszą korzyść i mogłoby być po prostu bardzo duże zwycięstwo. Ale ja jestem przekonana, że ten dzień jest dniem zwycięskim, dlatego że myśmy się policzyli i zobaczyliśmy, że jest ten potencjał, który jest ten potencjał ludzki, który jest w stanie stanąć do walki o wartości. Warto przypomnieć zapisy, które przeszły, mając na uwadze raport Maticza i wcześniejsze głosowanie, bo przypomnijmy, jak wygląda procedura głosowania przed raportem. Jeżeli wniosek EKR o uznanie tego raportu za niedopuszczalny jest zaakceptowany przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Dawida Sassolego, aby dodać go do porządku obrad, i na początku głosujecie i tak i dużo złożony jest odpowiednio wcześniej. Odpowiednio wcześniej, tak, zaakceptowany przez przewodniczącego i dodany do listy go głosowania, oczywiście. Tak. I jeżeli on nie przechodzi, ale tak wielu ludzi zagłosowało i chciało, aby właśnie raport Maticza nie przeszedł w Parlamencie Europejskim i nawet nie został poddany pod głosowanie. I następna procedura była taka, że te dwie poprawki w postaci tak naprawdę alternatywnych rezolucji numer jeden europejskich konserwatystów i reformatorów, w oczach wielu tutaj nawet z Europejskiej Partii Ludowej, że to jest najlepsza rezolucja, prawda? Tak. W kontekście tego... Dziękuję, bo nad nią pracowałam. Aczkolwiek też wielu ludzi, obywateli Unii Europejskiej, pisało maile, gratulowało tej rezolucji, ale mając na uwadze liczbę w Parlamencie Europejskim, o tym, co pani powiedziała, żeby się tu policzyć, wiedzieli, że ta europejska tutaj rezolucja konserwatystów i reformatorów nie przejdzie. Dlatego był ten wybór w kontekście EPP i szukania tak, poparcia. Ale panie redaktorze, proszę popatrzeć. Za naszą EKR-owską rezolucją, która przywraca porządek rzeczy, mówi, że zgodnie z prawem międzynarodowym aborcja nie może być zaliczana do traktowana jako prawa człowieka. Mówi o kompetencji państwa członkowskiego, jeśli chodzi o zdrowie reprodukcyjne i seksualne i edukację. Za naszą rezolucją zagłosowało aż 267 osób. Za rezolucją EPP 288, a przecież EPP jest znacznie większą partią. To pokazuje, że potrafiliśmy naprawdę zebrać bardzo duży potencjał, bardzo wielu posłów przekonać. To wynik wymagało oczywiście osobistego zaangażowania, spotkań, rozmów, tłumaczenia, ale też bardzo piękne było to, że ruchy pro-life uznały, że trzeba przyjść na plac luksemburski. Trzeba się pokazać i trzeba się policzyć. Zło jest hałaśliwe. Ciągle widzimy parady tych, którzy są zwolennikami aborcji. My mówimy, że opowiadamy się po stronie wartości, po stronie życia. Sprzeciwiamy się cywilizacji śmierci i te pokojowe demonstracje naprawdę mają sens. Przecież raport Maticza, trzeba mieć pełną świadomość, jest ogromnym zagrożeniem i stwarza bardzo niebezpieczne precedensy. Otóż on... Pani go traktuje jako formułę nacisku? Pani zdecydowanie, poseł, teraz, że tak. Mając na uwadze te zapisy, bo przeanalizować na przykład poszczególne punkty tego raportu, prawda, i jak europosłowie głosowali, kiedy już ta rezolucja EPP została odrzucona i później głosowano nad poszczególnymi paragrafami Maticza, ponad 400 mepów tutaj, prawda, na plus, na plus, tak, na plus. No i potem finalne głosowanie, to już można było po odrzuceniu wniosku EKR-u o uznaniu raportu jako niedopuszczalny wywnioskować, jaki będzie finał tej całej sprawy. To pierwsza ocena tej sytuacji, czy to będzie formuła nacisku, to po pierwsze, a czy po drugie, pani widzi regres, jeżeli chodzi o komisję FEM. Bo ja pamiętam w 2013 roku, jak określanie realizacji polityki w dziedzinie seksualnego zdrowia reprodukcyjnego leży w kompetencji państw członkowskich. Tak było, prawda, że Unia ma się przyczyniać do propagowania najlepszych praktyk. EPP z EKR-em zagłosowali razem, przyjęli, zastąpili raport Estreli. I wcześniej też były takie raporty.
raporty jak ludobójstwo ze względu na płeć, brakujące kobiety, tak było, tak. Aborcji selektywnej, parlament się sprzeciwiał. I jeszcze sprawa, która też została przyklepana w parlamencie, taka poprawka, pani poseł świetnie wie, że aborcja to nie jest metoda planowania rodziny. No cóż to za zdanie, no, metoda planowania rodziny, jeszcze jakby to przeszło, no to przepraszam bardzo, prawda, można sobie zadawać pytanie, jak to jest? No właśnie, to jest tak bardzo źle, że w raporcie Maticza jest wskazanie, że nawet dziewczynki mogą dokonywać aborcji i uwaga, jest wskazanie, że nie muszą, nie potrzebują do tego zgody rodziców. To idzie już tak bardzo daleko. W tym raporcie jest również wskazanie, że osoby, które zmieniły płeć, powinny być też objęte tą pomocą w zakresie płodności. Więc dotykamy takich obszarów i takich zapisów, które naprawdę wywracają świat do góry nogami. To jest rzecz absolutnie niebywała. Tak naprawdę aborcję w tym raporcie traktuje się jako metodę antykoncepcji. Ja w swoim wystąpieniu, w którym trudno było ukryć emocje, zwróciłam uwagę na to, że patrząc na państwa, którzy zabierali głos, to byli ludzie w średnim wieku, pewnie nie jeden raz widzieli zdjęcia dziecka przed poczęciem z USG, jego bijące serce. I czy oni zaleca w ogóle się matkom, aby obejrzały tego rodzaju filmy przed dokonaniem tak zwanej aborcji. Natomiast ci państwo z tej lewicowo-liberalnej części parlamentu uważają, że ciąża jest czymś, co jest zbędne, przeszkadza, zawadza, więc należy po prostu to usunąć jak niepotrzebną rzecz. Nie zwraca się uwagi na prawo człowieka do życia, prawo podstawowe, z którego wywodzą się przecież wszystkie inne prawa. Czego my chcemy, panie redaktorze? Chcemy, by Unia działała na podstawie i w granicach prawa, które zostało nakreślone w traktatach. I zgodnie z tymi zapisami te wszystkie kwestie, właśnie światopoglądowe, opieki medycznej, zdrowotnej, edukacji, są kompetencją państw członkowskich. I nawet jeżeli mówimy o tych finansach, to dlaczego Parlament Europejski czy w ogóle instytucje europejskie miałyby się wtrącać do sprawy tak zwanej bezpiecznej aborcji i w związku z tym najlepszej opieki zdrowotnej w danym kraju członkowskim? Tak, ale to już jest przecież powiązane ze środkami, prawda? Ile środków miałoby być na to przeznaczonych i tak dalej? Dlaczego to w ogóle ma być w kompetencji Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o pieniądze? Wiemy, jak liczy się kasa, jak już przy kasie jesteśmy, to również w tym raporcie wskazuje się, że państwa członkowskie powinny finansować decyzję podjętą przez obywateli związaną na przykład ze zmianą płci. Więc te manipulacje wokół płci są aż nader widoczne, co bardzo często się mówi, że płeć ma podłoże społeczno-kulturowe, walczy się tym samym z genetyką, więc widzimy, że to jest naprawdę w tym raporcie ogromna manifestacja, w tym raporcie jest zawarta lobby LGBT. To jest naprawdę nic innego, proszę uważnie przeczytać. I to, co się stało, stało się to, że Parlament Europejski, który naprawdę wydawał się bardzo mocno zdominowany przez te środowiska, policzył się przy okazji tego haniebnego raportu i okazało się, że nas wcale nie jest tak mało. W kontekście budowania w przyszłości grupy centrowej w Parlamencie Europejskim, konserwatywnej, to jest bardzo dobry, panie redaktorze, prognostyk, bo okazuje się, że nie jesteśmy sami, że więcej ludzi ma takie poglądy i jest w stanie tych poglądów bronić i je manifestować. Czyli w pani ocenie jako koordynatora Komisji FEM z ramienia Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, jaką politykę należy teraz prowadzić, mając na uwadze układ sił w Parlamencie Europejskim? Bo teraz może być naiwne z przeszłości myślenie, że Parlament Europejski po kadencji 2014-2019 będzie bardziej konserwatywny. Niektórzy może liczyli na coś takiego po zmianie władz, prawda, w poszczególnych krajach członkowskich. Czy w pani ocenie właśnie najlepiej jest przyjąć inną strategię? Nie, że jakieś skrajne, małe ugrupowanie prawicowe, które ma, dajmy na to, 30 osób, będzie tutaj piękne poglądy, tak, piękne, prawda, super, z których tutaj ludzie w ogóle nie będą chcieli mieć do czynienia, jeżeli chodzi o realny wpływ na europejskie prawo i parlamentarne rezolucje. Czy chodzi tutaj, bo jest pewnego rodzaju postęp, jeżeli chodzi o głosy, czy chodzi o wspieranie tych nieidealnych raportów, ale takich, które by zastępowały tak zwane lewackie raporty widziane w oczach wielu? Czy o to teraz chodzi w obecnym układzie sił w Parlamencie Europejskim?
ten marsz środowisk skrajnie lewicowych jest tak zwarty i tak prężny, że tylko budowanie silnej kontry dla niego ma naprawdę sens. Tu w Parlamencie Europejskim musimy szukać rozwiązań i szukać kompromisów, bo tylko no wszystko się przekłada na liczby, na arytmetykę. Jeśli będzie nas więcej, będziemy mieli większą siłę oddziaływania. Proszę zwrócić uwagę na rozdwojenie w EPP. Koordynatorka Irlandka z EPP, Fitzgerald, jest skrajnie lewicowa. A to w EPP, po długiej i bardzo burzliwej dyskusji, gdzie właśnie obudzili się, jakby na nowo powstali chadecy, powiedzieli stop, my się nie zgadzamy na poparcie raportu Maticza, stawiamy tamę. Bardzo długo pracowano nad rezolucją w EPP i to jest dowodem na to, że ta chadecja jest w stanie się odnowić, odrodzić i wrócić do wartości. My musimy wrócić do źródeł. My nie mamy wyjścia. My nie możemy też zamykać się tylko we własnych środowiskach, bo będziemy niedługo przez lewicowo-liberalną większość zepchnięci do podziemia. Trzeba mówić, panie redaktorze, ich językiem. Dam panu przykład. Na przykład pani Helena Dalli, komisarz do spraw równości, jak i pani Wera Jurowa, komisarz do spraw praworządności, wielokrotnie powtarzały, że w Polsce są strefy wolne od LGBT. Więc ja do obu pań skierowałam list, zatroskana jako członek Komisji Równości i Komisji Praworządności, że jestem zaniepokojona, że one mają takie informacje, że proszę o wskazanie, gdzie w Polsce, w jakim mieście, pod jakim adresem takie strefy występują. Ani jedna pani, ani druga nie potrafi wskazać. Zatem piszę w kolejnym liście, że powtarzanie przez nie tych fałszywych wiadomości będzie swoistą dezinformacją i powtarzanie fake newsów przez wysokich przedstawicieli Unii Europejskiej jest szkodliwe dla istoty samej Unii Europejskiej, że sianie dezinformacji jest de facto sprawą karalną. Wielu ludzi może dojść do wniosku, że jest swojego rodzaju regres tej komisji do spraw równouprawnienia, prawda? Zdecydowanie. Mając na uwadze to, jakie dokumenty przechodzą, a wiemy, jak ważne są rozmowy na linii właśnie koordynatorów. Jak to wygląda u pani w komisji? Bo na przykład takie dyskusje, jeżeli chodzi o podejście do roli europosła, mając na uwadze swoje poglądy, nieważne, czy to są poglądy liberalne i tak dalej, ale wielu ludzi przychodzi tutaj i chce brać czynny udział w komisjach i eksponować tak, a nie inaczej, zgodnie ze swoimi poglądami. Czy nie jesteście zmęczeni w tej komisji? Pani mówi po prawej stronie, ktoś mówi po lewej stronie i jest to ścieranie od lat tych poglądów. I teraz jeszcze taki raport. Pan, dotyka pan bardzo ludzkiej kwestii. No. Tak, jestem czasem tak zmęczona, jestem czasem tak wyczerpana, że po prostu aż brakuje sił, bo to zderzenie z takim czystym złem, z takim nieliczeniem się z najwyższą wartością, jaką jest życie, to propagowanie właśnie tej agendy LGBT w każdej sytuacji i w każdym czasie i to bezczelne mówienie o tolerancji, a jednocześnie nieprzyjawianie tolerancji dla poglądów ludzi, dla których życie jest wartością, dla tych, którzy uważają, że państwa członkowskie powinny wspierać rodzinę, dzietność. To jest przykład tego, jak ciężka jest i trudna ta walka, ale nie do łatwych rzeczy nas przecież powołano. I to, że trzeba stawać i trzeba się ścierać i czasem bywa tak, że jestem sama, to wcale nie odbiera na tyle sił, żeby powiedzieć któregoś dnia, że dziękuję, ja z tego rezygnuję. Nie, póki tu jestem, to będę dawała świadectwo prawdzie. Czasem trzeba być tym, wkładać ten przysłowiowy kij w szprychy. A mówią pani prywatnie, dlaczego im tak zależy na tej aborcji? Bezpiecznej, tak zwanej legalnej, dlaczego to jest aż takie ważne, o co tak naprawdę chodzi? Proszę pana, najbardziej panie redaktorze zdumiewające jest to, że ci państwo, oni wierzą w to. To jest dla nich jak jakaś mantra, jak pseudoreligia. Oni wierzą, że to jest dobro. Oni się absolutnie z tym nie liczą. I kiedy po wypowiedzi jednego z posłów powiedziałam mu, gdyby twoja matka słyszała, co powiedziałeś, to by się za ciebie wstydziła.
ona podjęła decyzję, żeby ciebie urodzić, dała ci szansę na życie, a ty dzisiaj wypowiadasz się w taki sposób. Więc to powielanie kłamstw, to życie w kokonie lewicowej propagandy tych środowisk, które nawzajem się wspierają, które są przekonane o swojej wyższości intelektualnej, ale nawet ba, o swojej wyższości etycznej. One na takich ludzi jak my, dla których wartości, na których została ufundowana Unia Europejska, mają wielkie znaczenie, bardzo często patrzą z pobłażaniem, często nawet z pogardą. Bardzo dziękuję za te odpowiedzi. Szanowni Państwo, gościem studiów w Brukseli pani europoseł Jadwiga Wiśniewska z frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, koordynator w Komisji do Spraw Kobiet i Równouprawnienia. Dziękuję za przybycie do studia. Ja tylko dodam, że ja w sercu mam alleluja i do przodu. Damy radę. Dziękuję. Dobrego dnia. Niech będzie dnia. Pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.